dobry. Witam 16 października o poranku w sobotę Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze proroka Izajasza, gdzie w 26 rozdziale w 8 wierszu czytamy: Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. A drugi werset zapisany jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 5 rozdziale, w 10 wierszu czytamy: Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Zapewne nieraz, gdy oglądaliście jakiś amerykański film lub amerykański serial, usłyszeliście te znamienne słowa: proszę wstać, sąd idzie. Sala sądowa kojarzy nam się z miejscem, gdzie człowiek poszukuje sprawiedliwego wyroku. Sala sądowa kojarzy nam się z miejscem, gdzie pokrzywdzeni oczekują pocieszenia. Sala sądowa kojarzy nam się z miejscem, gdzie ci, którym została wyrządzona jakaś krzywda, ci, którzy ich skrzywdzili, otrzymają surowy wyrok, będą pouczeni lub będą musieli odbyć określoną karę. Nasze ludzkie oczekiwania często sprzeczne są z tym, co zapisane jest w Ewangelii. Sąd Boży wygląda zupełnie inaczej niż ten sąd ludzki. Ten ziemski, tutaj ludzki, który my tworzymy, oparty jest głównie na zeznaniach, zebranych dowodach, i człowiek za doznane krzywdy oczekuje sprawiedliwości. Niejednokrotnie nawet jest bardziej w swych poglądach surowszy i bardziej wymagający od orzeczonego wyroku. Boży sąd oparty jest na miłości. Przede wszystkim na sprawiedliwości. Bóg kieruje w naszą stronę swoją łaskę i w naszym życiu, w naszej codzienności kieruje do nas swoje słowo, które przypomina nam o tym, że pragnie tego, byśmy postępowali i żyli zgodnie z Jego wolą, byśmy wypełniali Jego prawo, byśmy żyli zgodnie z Jego pismem, a wtedy będziemy odczuwali na co dzień Jego bliskość, Jego sprawiedliwość, Jego dobro. Nie będziemy się lękać tego momentu, kiedy Bóg wezwie nas do siebie i będziemy musieli stanąć przed Jego obliczem. Bóg wtedy nie będzie opierał się na zeznaniach obcych nam ludzi, nie będzie opierał się na dowodach, które zostaną zebrane. Będzie szczerze rozmawiał z nami o naszym życiu, o tym, jak żyliśmy, jak postępowaliśmy, czy wypełnialiśmy Jego wolę, czy żyliśmy zgodnie z Jego słowem, czy miłowaliśmy bliźniego, czy szanowaliśmy tego, kogo On postawił na naszej drodze. Sąd Boży jest sądem sprawiedliwym, ale jest także objawem Bożej miłości i Bożej łaski, bo Bóg każdego dnia lituje się nad nami. Bóg każdego dnia otacza nas swoją dobrocią, swoją miłością i każdy dzień, który Bóg z łaski swej nam daje, jest nową szansą, nową możliwością ku temu, aby piękniej żyć i bliżej Boga żyć. W tej nadziei, moi drodzy, chcemy przeżywać ten przepiękny kolejny dzień, który Bóg nam dał. Życzę wiele Bożego błogosławieństwa. Pamiętajcie o Bożej miłości, o Bożej sprawiedliwości i nie bójmy się tego momentu, kiedy Bóg wezwie nas do siebie i będziemy musieli stanąć przed Jego obliczem. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z przepięknego Kluczborka. Amen.